Cześć moi mili, witam. Dzisiaj co? Dzisiaj robimy burgery. Jest końcówka września, więc generalnie tak pogoda jest kiepska, bo jest 12 stopni, miało być ładnie, ale zaczęło padać. Więc póki co robimy burgery dzisiaj, ok? Więc jak robimy burgery, to już wam pokazuję, robimy tostowe bułeczki, ponieważ nie miałem bruszetek, więc wziąłem zwykłe klasyczne, które trzeba było stościć, proszę bardzo. Przez cały czas temperaturka 40 stopni, o, ciach. I tutaj jeszcze, o, proszę bardzo. Do tego mamy tak, słuchajcie. Do tego mamy pomidory, ogórek kiszony, nie korniszony, kiszony. Cebulka, to dla dzieci. Taka w plastrach dla dorosłych. Do tego mamy cayenne sos. I musztarda kielecka. Dlaczego kielecka? Dlatego, że kielecka nie jest ostra, jest słodkawa. Majonez kielecki, bo jest ostrawy. I ketchup. Także, a teraz przejdziemy do grilla. Zobaczymy, jak to będzie, jak to się prezentuje, słuchajcie. Gotowi? Dobra. Okej. O, zobaczcie. To mamy, o, parówki też sobie robię z grilla, więc mięsko, na mięsko narzucam pepperoni, dlatego że zamiast masła wpadłem na taki pomysł, że dorzucam pepperoni. Wiecie, generalnie mamy dwie opcje, dwie szkoły, maślaną i lodową, nie? Więc albo dajesz lód, kostkę lodu, albo dajesz masło, albo polewasz masłem. Po to, żeby utrzymało tą soczystość, no nie? Ja wpadłem na taki szalony pomysł i daję pepperoni. Ponieważ pepperoni jest bardzo tłuste, więc podczas duszenia, bo nie tyle piekę, co na początku, żeby łyknęło trochę tego ognia, a potem walę centralnie na ruszt. I pepperoni zaczyna puszczać soki i w tym momencie całe mięso jest natłuszczone, a ponieważ jest to 5% mięso wołowe, 5%, które ma 5% tłuszczu tylko, więc trzeba je czymś po prostu nasączyć. Także zobaczymy później, jak to wyjdzie. Dobra, no i tutaj efekt końcowy, żeby nie było, o, zobaczcie, ciach. Mam wyjąć, to trzymaj tutaj ładnie. Patrzcie. Tutaj. Nie, brzegły. Tak to wygląda mniej więcej. Tutaj dla dzieci trochę taki słabsza wersja. Taka słabsza wersja. O, ale mniej więcej wygląda to.